Lecimy na Wronki, chłopaki nas odprowadzą WR-ką i 600-ką. Kawałek? Odprowadzimy was na SC, nie? Tak. No. Dobra. I my potem dzida. Dzidujemy. Bo trzeba do domu wrócić. Fajnie, że wpadliście. Ja też się cieszę. Fajnie, że wpadliście. Sorry. O kurde. No, to my lecimy teraz do ekipy. Na kawę. I Dawid WR-ką. Czekam, aż chłopaki do mnie przyjadą. W ogóle już się z Cezarem umówiłem, że przyjedzie do mnie na Mini Boysu. Wezmę betę. Poupalam trochę na kole.
150 km na WR-kę to, można powiedzieć, wyzwanie. Także chłopaki nie odprowadzą nas do Wrony, dlatego że trochę się spieszymy, żeby w miarę wcześniej wrócić do domu. Ale jeszcze trochę, Dawid sobie kupi ścigacza. Na drugi raz, jak przyjedziemy, to będziemy mogli sobie śmiało gdzieś dalej pojechać. Na pewno tutaj mają fajne miejscówki. Chyba naszą motuły lecimy. Siema. No, tu już chłopaki odbijają. Oj! Sorry! Spoko! Nie zauważyłem ciebie. Ale ten chłop, pojebany z tym widzę jakiś. Co? Pojebany jakiś rondze tam ten pojechał. Nie rozumiem. Mówię, że pojebany jakiś ten film widzę pojechał. Ale kto? No ten co jechał z tym Cezarym, nie? Pierwszy. No one są tak dostępne w prawo, zjechał za ten pas, nie? A potem bez kierunkowska zaczął nam wracać, nie? No nie wiem, muszę jazdy. No, a to ja nie widziałem tego. A ja bo kurde ten, ja bym chyba powiedział, że tu się pierwszy nie, to tak nie widziałem. Bo trochę nas ściął na czapą.
No, a z drugiej strony auta jadą, nie? No. To co? My już dalej sami jedziemy. To dzięki, nara. Trzymaj się, Dawid. Nara, chłopaki. Trzeba będzie się zgadać o przybędzie. Mruga nagrywa? Nagrywa tam. Aha. Pozdrawiamy wszystkich widzów i Dokładnie. Dokładnie się. Dom dla pieniędzy. Dobra, dzięki. Nara. Lecimy. Dobra, to wejdziemy. Teraz lecimy na Wronki, już sami, bez chłopaków. Trochę tej drogi teraz nadrabiamy. Chodzi o to, żeby jeszcze przed 18 wrócić do domu. A my bez obiadu, tylko na śniadaniu. Siema. We Wronkach już raz byłem u ekipy. No i teraz drugi raz. Sobota, niedziela, cały dzień w siodle. Siema. Przypomniałem, najwięcej kilometrów tak na raz zwykła fajerka ze mną 480 kilometrów. No, to był najdłuższy nasz trip pod białoruską granicę. No, zjeździłem z nią Polskę. Ducati nie brałem, brałem Hondę. Chodź, stara babcia. Daleki trip to Ducati się nie wybierałem. Maksymalnie jazda nad morze. A i fajerką w górach byłem. Po Czechach jeździłem.
lecimy. Ja wyłączam na razie kamkę. Dojedziemy do Wronek, to wtedy włączę. To see you. Sobie wolno jedziemy, bo tu gdzieś suszą po drodze. Takie słuchy doszły do nas. Jakoś nie widać suszących. No chyba, że drogę zgubiliśmy. No coś Cezary pstryka w telefonie. Dobrze, okaże się później, co to wyniknie, czy zgubiliśmy się, czy nie. Żeby powiedzieć, że się nie zgubiliśmy, lecimy na Wronki cały czas. A tu ekipa gruba. Ekipa gruba za nami śmiga. O, tu jeszcze grubsza. Nie ma we Wronkach, jesteśmy. Chwila, moment. Nawet wjechaliśmy od takiej strony dziwnej, ale... Ale dobrze pojechaliśmy. Tu enduro trochę. No, to jesteśmy na miejscu.
Łojany. Jesteśmy. Mała kawa i lecimy dalej. Nie? Co ty teraz? Nie będziesz chciał ze mną jeździć, że za daleko, co? Czy nie? Nie? Wszystko ok? Siema, pany! Przyjechaliśmy na enduro do ciebie. A tu gdzie jest enduro? Zaraz jedziemy. Z czasem nie wyrobiliśmy. Siema. Siema. Witam. Jerry nas odprowadzi. O, specjalny środek. Lecimy z Jerrym. Pojedziemy do centrum Wronek, a potem już spadamy do domu. Kurczę, mamy już ponad 200 km zrobione. Teraz przy powrocie będziemy mieli ponad 400. Czyli jeszcze jedno tankowanie musi być. O, jesteśmy na skateparku.
Pięknie. Ło. Super. Maciek, dawaj. I zobacz, jaka zabawa rowerami, nie? Muszą być lekkie te rowery. Ło. Fajna zabawa na rowerach. Pierwszy raz widzę tak na żywo. A teraz w duecie. 3, 4, nie. Ło, to było kozackie. No. Ło, super. Ohoho. Ohoho. Nie ma lipy. Szacun. Jedziemy, nie? Jedziemy. To nara, trzymaj się. Super. Wyprowadzę was tam sam i później wy sobie pojedziecie, no bo ja to kurwa wiem. Dobra. Polecimy na miasto.
Mieliśmy wyścigi robić z Jerrym, quad kontra Fajerka, ale już nie ma czasu, lecimy do domu. Pogubiliśmy się lekko. To co, gdzie my teraz jedziemy? Wy jedziecie tam. I na pierwszym rondzie teraz będzie rondo też, to w prawo. To w prawo. Na oborniki. Obornik lecieć na... To mam się trafy. Albo na Rogoźno. Na Rogoźno? Dobra, no to teraz zawsze jedziemy na Gociębę. Dobra. Na Rogoźno, skąd na Rogoźno? I z Rogoźna tą drogę i tam. To dzięki. Dobra. Nara. Brawa. Trzymajcie się. Do niedzieli.
działo, to, to włączę kamerę, jak nie, to nie. Elo, nara, trzymajcie się, lewa w górę. Skoro staniemy na jakiejś stacji, żeby dolać paliwa, wypić kawę, małą przerwę zrobić. A tak, droga może być. Nie ma jak skrzydeł rozwinąć, ale jedziemy. Siema. Siema. Dzieci nam machają. A w jakim mieście jesteśmy, nie wiem. Ale jakieś większe miasto to jest. Ale gdzieś koło Poznania. Już jesteśmy 7 godzin w siodle. Trochę jest. Na Wągrowiec lecimy, o, to wam powiem. Czyli tam, gdzie byliśmy w zeszłym tygodniu na zlocie. Siema. Ten jakiś spoiler ma. Dobra, zaraz wlecimy na stację. Mała przerwa. Wbiliśmy do Wągrowca. Z Wągrowca teraz mamy, no ja mam z 80 ponad kilometrów do domu, czyli połowę już drogi mamy. No ale Cezary ma ponad stówkę. Teraz stacja. Tankowanie. Wita, wita, Wągrowiec. A tydzień temu tu byliśmy.
dwa i będziemy lecieć dalej. Ale widzę, że i tak tutaj dużo motocyklistów przyjeżdża do Wągrowca. Fajne tu jest jezioro, miasto i jezioro. Z ostatniego filmiku zobaczycie z drona, jak to ładnie wygląda, jakie ładne pola mają. To jest stacja, ale za mała. Jakaś taka z kawą. Pozdrawiam chłopaków z Wągrowca. Siema. Boże, żeby tu gdzieś stacja była. Ja nie mam wskaźnika paliwa. W 600 jest, bo jest nowsza. Tutaj tego brak. Ja chcę już przerwę. Ja nie wiedziałem, że Wągrowiec taki duży jest. No i tu na wylocie, no musi być jakaś stacja. PiS równa się drożyzna. Tak, tutaj są takie banery w Wągrowcu. PiS równa się drożyzna. Dawajcie tu stację, szybko.
jest stacja, jest! O jeny. I to chyba jakaś dobra. No, najlepsza. O jeny. Najlepsza stacja.